Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dziś z nami jest pani Alicja Korbi. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Alicja, jako Alicja Elżbieta Halatówna, spełniła swoje marzenie i napisała książkę. Tak, spełniłam swoje marzenie. Bardzo długo o tym marzyłam, bardzo często się za to brałam. Kilkakrotnie, może nie tyle, że często, ale kilkakrotnie. Zawsze kończyło się na tym, że napisałam paręnaście, nawet parę dziesiąt stron i gdzieś to tam zostało. Ale w momencie, kiedy moje życie tak troszeczkę się zmieniło, bo miałam więcej czasu, przyszłam na emeryturę, zostałam sama, po prostu zaczęłam to robić bardziej intensywnie. Jakieś tam wydarzenia, które się wydarzyły w moim życiu, też dały mi temat do tego i po prostu w tym momencie to mi się udało. Pisząc nie mówiłam o tym nikomu, dlatego że nie wiedziałam tak do końca, co z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie, czy w ogóle coś wyjdzie, czy tak jak zawsze gdzieś tam zostanie, ale w sumie mogę powiedzieć, że no nie wiem, zawzięłam się i skończyłam i udało mi się. Nie jest to książka stricte biograficzna, ale dużo z pani życia w tej książce jest. Więc moje pytanie jest takie, czy miała pani jakieś notatki robione właśnie w czasie tam młodości, w tego swojego życia, które gdzieś tam jednak się przewija? Tak, może nie tyle notatki, co jak większość dziewcząt pisałam pamiętnik i potem do niego sięgałam, bo tam było dużo takich wydarzeń, o których już dawno zapomniałam. To, co na bieżąco, no to jeszcze pamiętam. Udało mi się to napisać z pamięci. Jest rzeczywiście bardzo dużo momentów opisanych z mojego życia, ale nie wszystkie to są momenty takie, jak były w rzeczywistości, bo jest to tylko powieść. Więc na potrzeby powieści napisałam tak, jak mi pasowało. Rozmawiałyśmy wcześniej, chwilę przed programem, o tym, jak na książkę, na to, co mama zrobiła, zareagowały dzieci. Tak, to taka całkiem odrębna historia. Moje dzieci nie wiedziały w ogóle, że coś takiego powstaje, że ja jestem w ogóle zdolna do czegoś takiego, no bo mama, jak to mama, to jest do innych rzeczy, a nie do pisania książek. Jak już mi się udało to zrobić, wydrukowałam takich kilka egzemplarzy właśnie w tej okładce. To był taki egzemplarz roboczy, w zasadzie bez korekty, bez niczego i to się działo w październiku ubiegłego roku, ale zaczekałam z tym do grudnia, do gwiazdki i w prezencie gwiazdkowym byłam u syna akurat w Holandii, przyjechał drugi mój syn, natomiast córka dostała w tym samym dniu, o tej samej godzinie tę książkę w Polsce. Dostali z adnotacją, że jest to właśnie nie biografia, nie jakiś tam dziennik, nie spowiedź, nie nic innego, tylko zwykła powieść. I jak zareagują, nie wiedziałam. W ogóle byli bardzo zdziwieni. Jeszcze co dopisałam, taka myśl mnie naszła, żeby w jakiś tam to sposób zrobić. I dopisałam coś takiego, że całe życie dostawałam od dzieci zrobione własnoręcznie prezenty. Czy to były kartki, czy jakieś korale z makaronu, nieważne. Ale to były zrobione rzeczy przez nich. Więc w tym roku ja nie kupiłam im prezentu, a też dostają prezent zrobiony prawie że wyłącznie przeze mnie. Zareagowały bardzo pozytywnie, no, zdziwione były najbardziej faktem, no bo o treści to jeszcze nie wiedziały, dopiero później, ale zadowolone, bardzo pozytywne wrażenie. Przeczytały i co? I mówią, mama, pisz dalej, tak? No tak, co będzie dalej, co te w ogóle, no odniosły się też moje dzieci do faktów, które tam są, że są niezgodne, no ale tak jak powiedziałam, że to jest powieść, to jest rządzi powieść. Się swoimi prawami. Tak, tak, to no nie może być wszystko tak, jak było w życiu, bo to jest tylko powieść. Wydanie powieści to jest też całkiem spore przedsięwzięcie logistyczne, że tak powiem, no bo
to trzeba, tak jak sama pani powiedziała, napisać to jedno. Musi być korekta, projekt okładki, skład, tak. No później znaleźć trzeba wydawnictwo, które to wyda, trzeba znaleźć na to finanse. To może proszę o tej kuchni trochę powiedzieć, żeby albo zachęcić, albo zniechęcić tych, którzy chcieliby coś takiego robić. No to zależy. No nie jest to przede wszystkim tak, że jak się napisze, to już można osiąść na laurach i już jest sprawa załatwiona, bo dopiero wtedy są schody. Trzeba znaleźć wydawnictwo. No nie każde jest chętne, wiadomo. Ja zwróciłam się do kilku wydawnictw. Z kilku nie dostałam odpowiedzi do dzisiaj, no ale to tak jest, jak czytam na forach. A natomiast z dwóch dostałam, że no coś takiego napisane było, że na pewno książka znajdzie swoich czytelników i chętnie pani wydamy. No więc drugie też było chętne i wybrałam właśnie to. Książka jest wydana, tu jest napisane w systemie Fortunet, to jest self-publishing, czyli musiałam pokryć koszty. Oczywiście korektę również. Ja wysłałam książkę taką surową, że tak powiem, więc te koszty były większe. No już przy następnej wiem, co powinno robić. Tak, żeby zmniejszyć koszty. Jeżeli, no może wyprzedzę, jeżeli, czy mam już jakieś zyski z tego, no na razie nie, ale książka się sprzedaje. Ale książka jest w publicznym obiegu, się sprzedaje, można ją kupić w zasadzie wszędzie. A najlepiej? No można kupić może nie wszędzie, ale prawie wszędzie. W internecie jest w bardzo wielu, ponad 100 księgarniach internetowych. Jest oczywiście w Empikach. U nas w Gorzowie jest w stałej sprzedaży w księgarni Daniel. Także jest informacja, wystarczy sobie wygooglować i jest informacja, gdzie to kupić. Czy ta przygoda zachęciła panią do tego, żeby no, zajmować się tym dalej? Czy może właśnie te wszystkie kłopoty, trudy, to wszystko okazało się, że nie, może jednak nie? Nie, z tego jest tak duża satysfakcja, że no, dalej próbuję coś tam robić w tym temacie. I no, absolutnie mnie nie zniechęciło, wręcz przeciwnie, mnie to dodało, no może skrzydeł to za dużo powiedziane, ale dużej chęci do działania, do robienia dalej. Każda książka, każde wydawnictwo ma jakieś swoje recenzje. Pani pewnie też z niepokojem, z jakimś pewnie takim dreszczykiem emocji czekała na to, co ktoś napisze o pani książce. No tak, tego obawiałam się chyba najbardziej, bo nie wiedziałam, jak to zostanie odebrane. Recenzji, no jest kilka recenzji, są tam umieszczone na mojej stronie. Recenzje są różne, ale te, które do mnie trafiły, są pozytywne. Czytają kobiety, czy mężczyźni, czy wszyscy? No, mężczyźni również. Kilku panów. Jest to takie, jak mówiłam, typowo kobieca literatura, chciałam powiedzieć babskie czytadło, no bo za takie nieładne określenie. W każdym bądź razie mężczyźni też sięgają. I młodzi, i starsi. Bo mam takie informacje. Wiem, że ma pani też wnuki. Czy któreś z nich czytało już, czy jeszcze? Wiedzą, że babcia wydała książkę, ale... Wiedzą i chwalą się tym, ale jeszcze nie czytali. Najstarszy mój wnuk będzie miał w lipcu 15 lat. Nie bardzo się interesuje taką literaturą. No a te pozostałe... To jeszcze są za małe. Tak. To może wróćmy, bo o książce już opowiedziałyśmy, ale tak zanim zaczęła pani pisać, pani pracowała w zupełnie innym sektorze. Czym innym się pani zajmowała? Nie miało to nic wspólnego z literaturą, prawda? No zupełnie nic wspólnego z literaturą. To była no, normalna praca jak każda inna. Od 7 do 15. Później rodzina, dom. Tak, później rodzina, dom. No wiadomo, jakieś tam inne drobne rzeczy. No ale nigdy nie było mowy o tym, że coś tam takiego stworzę. Nie miałam chyba na to czasu, ale w zasadzie to może nie to, że nie miałam czasu, bo czas to tam, jeżeli chce się coś zrobić, to się zawsze znajdzie. Po prostu jakaś tam blokada była, że
bardziej chyba, się, że ja nie, tak, że nie potrafię, a co ludzie powiedzą na to, że ja coś tam napiszę czy zrobię, bo to zawsze jest taki strach przed nieznanym. W każdym bądź razie to moja praca nie była w ogóle związana z tym, co robię teraz. Jest to takie ciekawe, dlatego że oprócz tego pisania okazuje się, że znajduje Pani też czas na podróże. I to podróże nie tylko jako uczestnik wycieczek czy podróży, ale ma Pani uprawnienia pilota wycieczek. Więc to jest jeszcze dodatkowa rzecz, na którą Pani i znalazła czas, tak, i pomysł, i chęci. Tak, tak. To się wzięło może z tego, że zawsze lubiłam podróżować, bo mnie ciekawiły nowe miejsca. Byłam ciekawa tego, co gdzieś jest, nie tylko, no wiadomo, że na miejscu jest wiele ciekawych rzeczy, no ale w świecie są też inne miejsca, które są warte zobaczenia. I no, miałam okazję, zaczęłam pracę w jednym z biur turystycznych i to mnie popchnęło do tego, zupełnie nie jako pilot, ale popchnęło mnie do tego właśnie, żeby zrobić te uprawnienia. No i teraz jeszcze korzystam dodatkowo z podróży związanych z pracą, co daje podwójną satysfakcję. Czy może jakieś doczekamy się wspomnień z podróży? Albo mogę. Jakieś książki, która będzie opisywała przygody, nie wiem, może właśnie Julii, albo kogoś tam właśnie, kto będzie podróżował i ciąg dalszych historii będzie w zupełnie innym klimacie. No tutaj powiem, że tak, tak. Są takie pomysły. Tak, są takie pomysły i część dalsza właśnie losów Julii już jest po części napisana. No i są tam wzmianki tego typu. No to co, czyli czekamy, my trzymamy kciuki, oczywiście czekamy, tak, na ciąg dalszy. Wszystkim polecamy książkę, która jest też spełnieniem marzeń Pani Alicji.